No dzień dobry, przed Wami Agata Rubik i Piotr Rubik. Jesteśmy uczestnikami programu Power Couple i będziemy się teraz bawić w typowanie różnych ważnych cech poszczególnych par. Dzięki temu będziecie mogli dowiedzieć się nieco więcej o tych... O nas i o nich. O nas i o nich, tak jest. Bardzo trudne pytanie. W tym programie każdy się dogaduje najlepiej. Tak, każdy się dogaduje najlepiej. Każdy jest bardzo dobrany i czuje się ze sobą dobrze i tworzy udany związek, więc... No ale musimy wytypować jedną parę. Nie musimy. Dlaczego? Musimy. Musimy. Widzisz, pani kiwa głową, że musimy. To my? Musimy typować, no to my! To my, to my, to my, Rubiki. No nie no, ciężko powiedzieć. Nie, no, no na dobra. Pewno. Nie no, typujmy na Agatkę i na Janusza. Tak, Agata i Janusz. Agata Wątróbska. I Janusz Chabior. Słyszałeś, żeby ktoś się kłócił w programie? Nie, nie słyszałem, żeby ktoś się kłócił w programie. Ale ja wiem, że ty mnie parę razy wkurzyłeś, więc dajmy na siebie znowu. Dajmy na siebie. Agata i Piotr Rubik. Ale o pierdoły, także to się tak, nie liczy. Nie liczy się. Wy jeszcze tego nie wiecie, ale było coś takiego, co świadczyło o tym, kto najlepiej obstawiał. I wydaje nam się, że obstawialiśmy najlepiej my. Czyli ale, Agata i Piotr Rubik, ale z drugiej strony... My mieliśmy takie troszeczkę inne podejście niż to po niektórzy. Wydaje mi się, że Tomek z Paulinką też dobrze obstawiali. Tak, Paulina... Mieli swoją strategię. Tak. Tomasz, Paulina... I Tomasz Torres. Torresowie. Torresowie. Torresiki. Torresiki. No musimy kogoś no, wytypować. Myślę, że refleks mogli mieć najlepszy Paulina i Tomek? Oni tacy zwinni stawiamy, młodzi. Tak, stawiamy na Paulinę i Tomka Torresów. Największy staż w związku zdecydowanie mają Gruszkowie. Czyli Ola i Piotr Gruszka. Najkrócej są ze sobą, poczekaj, chyba Agata i Janusz. Agata Wątróbska i Janusz Chabior są chyba ze sobą najkrócej, około 2 lat. Tak nie wiem, ile jest, nie pamiętam, ile jest, są ze sobą Ewa, Kasprzyk i Michał. No właśnie. Ale chyba dłużej niż... Albo Agata. Ewa i Michał, albo ja Agata i Janusz. Postawmy na Agatę. Postawmy na Agatę Wątróbską i Janusza Chabiora. Nie traktowaliśmy chyba nikogo jako swoje zagrożenie. Wszystko w programie zmienia się z minuty na minutę i tak naprawdę nie możesz wytypować faworytów do końca, ponieważ ktoś, kto jednego dnia jest na samym szczycie, drugiego dnia może znaleźć się w strefie zagrożenia. Dawał się odczuć, że faworytami była Paulina i Tomek Torresowie. Myślę, że do programu ze strategią weszli Paulinka z Tomkiem. Paulina i Tomasz Torres, ale również Hubert, zauważało się, że Hubert Gromadzki i Magda Nędza też mieli od początku jasno określoną strategię. Byli bardzo dobrze przygotowani do programu, ale my też byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Tak, aczkolwiek nie myśleliśmy o strategicznie jakoś specjalnie, tylko myśleliśmy raczej o dobrej zabawie. Ale... O dobrej zabawie i byleby nie odpaść za szybko. Tak jest, ale wydaje nam się, że Paulina i Tomek oraz Magda i Hubert. Byli najlepiej przygotowani, a czy to była strategia? Nie wiem. Na pewno Paulinka z Tomkiem. Na pewno Paulina i Tomasz Torres. Myślę, że duże szanse mają ma też Ola Gruszkowie. I tak. Piotr Gruszkowie. Czyli Ola i Piotr Gruszkowie. Może my mamy jakąś szansę? A jak nie my, to kto? No właśnie. No i my. Bardzo Was serdecznie zapraszamy i zachęcamy do oglądania programu Power Couple. W TVN i w Playerze. Będzie się działo. Będzie się dużo działo. To co teraz było, to naprawdę jest tylko przedsmak. My to sobie siedzimy spokojnie, ale to, co się działo w programie, to nie było już takie spokojne. Także warto zobaczyć, warto być z nami. I sprawdźcie, czy mieliśmy słuszne typy.
Dokładnie. Sprawdźcie nas i siebie, bo może wy będziecie mieli jakieś ulubione pary oprócz nas. Więc do zobaczenia w soboty o 20:00.